Dzień dobry Państwu. Wita Kapitan Lisowski. Dziś 7 listopada. Południe minęło. Dwa dni pozwoliłem sobie na to, żeby nie robić nic. Skupiając się na innych sprawach dla mnie równie ważnych, bo nie tylko YouTubem żyje człowiek. Jednych przepraszam, do drugich mówię spoko. Będzie więcej materiałów oczywiście. Jeżeli to, co się podoba, a raczej to, co mówię, się podoba. Sorry za przejęzyczenie. To oczywiście zachęcam do lajkowania, udostępniania, subskrybowania, rozsyłania materiałów, jeżeli jest to oczywiście dla Was znośne, zachęcam do tego, żebyście dawali rady z reklamami. Ponadto do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube, jak i przez Patron, i tam moim wszystkim patronom serdecznie dziękuję. Tymczasem proszę Państwa, zanim dzisiaj o wojnie, a będzie, ale nagrywane później, to to, co dookoła wojny, a to, co dookoła wojny. Zacząłem de facto tworzyć trochę wcześniej, puszczając małe linki, nitki na Twitterze, no i zrobiło to tak po 100 tysięcy reakcji, więc jak dla mnie bardzo dużo, co oznacza, że temat wart na tego, żeby zwrócić na niego uwagę. Czego dotyczy? Presji do koła wojny, presji związanej z tym, czy będzie wspierane, czy nie będzie wspierane dalej to działanie obronne Ukrainy, co się z tym wiąże. Powiązania tego z większą polityką, i nie wyczerpię, wiemy o tym, nie wyczerpię całego tematu, bo sama szczegółowa kwestia wspierania przez Stany Zjednoczone, Ukrainy w jej wysiłkach obronnych, jest w tej chwili, jakby to powiedzieć, obiektem bardzo szczególnego zainteresowania wielu ludzi, w tym również moim, i jest tyle wątków, że odpowiedzieć na to będzie można dopiero. I to jest chyba dla wszystkich oczywiste, po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów midterms w Stanach Zjednoczonych. Czyli wybory będą 9, a więc do tego czasu niewiele będzie można racjonalnie powiedzieć, a samo wróżenie z fusów jest sobie takie. Ale o pewnych rzeczach powiedzieć już można. Co się tego tyczy? Przede wszystkim tego, co dotyka, jakby to powiedzieć, bardziej biznesu. I jego wpływu na politykę, niż polityki wpływającej na biznes. Otóż, zadałem ostatnio pytanie retoryczne, jak poradzi sobie amerykańska demokracja z Elonem Maskiem i jego właścicielem Twittera. A dzisiaj są już pewne poszlaki, to znaczy ja je znalazłem, choć nie jestem w tym wcale pierwszy i nie ja jako jedyny. Otóż, patrząc na to, Jakie ma wstępnie, można powiedzieć, widoczne swoje poglądy, Elon Musk, to wiemy na pewno, że przede wszystkim rządzi nim biznes, aczkolwiek serce ma raczej po stronie, wygląda na to, prawej, i w związku z tym mówi, co mówi, czyni, co czyni. Jeśli chciał ja to akurat nazywam inside tradingiem, wpłynąć w jakiś sposób, wykorzystując swoją bardzo znaną i do, powiedzmy, pod wieloma względami dominującą pozycję wśród social mediów, a raczej kreatorów treści w social mediach i wpływ tego na giełdę robił to. To było widać z Dogecoinem chociażby i tak dalej, ale to już wielu z Was na ten temat jeszcze lepiej niż ja chociaż chyba się kroi jakieś nagranie z ludźmi z branży kryptowalut, bo jest tam dosyć wesoło. I co więcej? Jak już po tych dziwnych ruchach dotyczących i przejęcia i niechęci przejęcia i wielu trudnych znaków zapytania dotyczących się chociażby tego ile jest realnie użytkowników. Użytkowników Twittera, bo 1,3 miliarda kont to nie jest to samo, co 1,3 miliarda użytkowników. Się okazuje, według danych, które w ostatnich dniach amerykańskie instytucje puszczały w obieg, to jest to około 237 milionów realnych użytkowników. Czyli mamy tutaj do czynienia z. Kurde, ponad trzykrotnym narzutem fejkowych kont, tudzież dublujących się kont, różnie to można nazwać. I czy jest jakiś wpływ Ilona maska na to wszystko, co się dzieje? No przypomnijmy, zbanowanie konta twitterowego ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa uznaje się, że miało znaczący wpływ na wynik końcowy wyborów prezydenckich. Czyli Ktoś, kto podjął decyzję o tym, że banuje konto Trumpa za jakieś niezgodne choćby według nich z regulaminem treści, miał wpływ na wybory w demokratycznym państwie, uznającym się za świątynię demokracji i to w sposób bardzo znaczący. Hello, to znaczy, że już w tym momencie jeden człowiek w korporacji, która mu tego Temu człowiekowi nie zabroniła, czyli musiała to pochwalać albo przynajmniej milczącą akceptację wyrazić, zrobił coś, co miało wpływ na, na wyniki wyborów, czyli to, co jest najważniejszym świętem demokracji w każdym demokratycznym państwie. Szok. Niby szok, ale z drugiej strony, każdy się przyglądając temu, co stanowią sobą różnego rodzaju korporacje, zwłaszcza medialne, nie jest tym zaskoczony. Tylko że teraz. Wszystko się rozgrywa o to, jakie de facto poglądy ma Elon Musk. Zostawiam to w spokoju. Natomiast on jako on, Twitter jako Twitter, dominująca liczba użytkowników Twittera na rynku amerykańskim i posłuch, jakie tweety Elona Muska dotychczas miały. Zarówno ten negatywny, jak i pozytywny. I to naprawdę jest coś, nad czym nie można przejść do porządku dziennego. I teraz, cóż między innymi zrobił Musk po tym, jak już formalnie i to dając w tym momencie świadomość, że przepłacił za Twittera na 44 miliardy dolarów, bo o tym się już mówi, nawet chyba można znaleźć cienie tego typu opinii w jego własnych obecnie słowach. Cóż zrobił? Otóż widowiskowo na antenie zwolnił z pracy. Tak zwaną główną cenzorkę, czyli widzaję gadę, która właśnie stała za tym, że konto Twitterowe Donalda Trumpa zostało zablokowane. Zwolnił większość menedżerów, mówi się, bo to jest właśnie dosyć dziwna sytuacja, czy już weszły w życie kwestie zwalniania pracowników w centrali w San Francisco czy też zostało to już zrobione, bo o tym, że komuś zablokowano dostęp do, z firmowego komputera do serwera, to jeszcze nie oznacza, że został zwolniony. Na razie jest jakaś tam proces weryfikacji. Dużo się mówi o tych zwolnieniach, że sięgnęły niby nawet 3700 pracowników z ponad 7000 siedzących w tej centrali. Mówi się teraz też o tym, że jak gdyby trochę za daleko poszły te zwolnienia, o których ciągle można mówić, że są niepotwierdzone i do wielu pracowników związanych przede wszystkim z obsługą całego tego kontentu, jaki tam jest, kierowane są obecnie zapytania dotyczące powrotu do pracy. Nie wiem, to zostawię w spokoju, aczkolwiek coś, coś na rzeczy zapewne jest. I teraz. Ktoś mógłby pomyśleć, znaczy ktoś mógłby pomyśleć, jest bardzo wiele im w, e, opinii na temat tego, że ta kobieta Vijaya Gadę, nie wiem, czy właściwie wypowiadam jej imię i nazwisko. E, ona była tą, która dbała o to, żeby ten język na Twitterze nie był zbyt agresywny, i tak dalej, i tak dalej, dostałem takie opinie, kiedy zrobiłem tą nitkę. Powiem tak nie wiem, nie dostrzegam tego typu działań, natomiast e, ona ze swoimi zdecydowanie mm, to można zinterpretować lewicowymi poglądami. Eee, czy na tym źle wyszła? Kurde, jej odprawa to jest 100 milionów dolarów. To już sobie teraz może pozwolić na to, żeby nikt jej nie chciał zatrudniać, bo najprawdopodobniej tak to może się skończyć dla niej eee, w takiej branży, w jakiej była. Tudzież, no, może jakiś spory wielbiciel wielbicowych, lewicowych poglądów. No, to już nie moja brocha, to ich biznes. Natomiast trzeba powiedzieć, że Twitter był, patrząc na ten zestaw, po lewej prezes zarządzający, po prawej, właśnie pani Vidjaya, w rękach właśnie powiedziałbym, że kultury indyjskiej. Nie szukając tutaj żadnych negatywnych konotacji. Do tego należy dodać. Że nie każdy wie, ale czy to YouTube, czy Twitter i inne duże social media korzystają z zasobów zlokalizowanych w Indiach, jeśli chodzi o weryfikację treści. Nawet to tutaj, co w tej chwili nagrywam, poleci do sprawdzenia właśnie zanim zostanie dopuszczone do publikacji, do kogoś siedzącego właśnie, nie wiem, w New Delhi czy innej okolicy Indii. I oni to będą sprawdzać, niekoniecznie rozumiejąc wszystko, używając algorytmów, które wyszukują odpowiednie słowa, czy one zaistnieją, czy też nie zaistnieją, czy będzie ten materiał mógł być monetyzowany, czy nie. I naprawdę okazuje się, że ten subkontynent indyjski, poprzez to, że w wielu branżach od wielu lat diaspora Hindusów, nie wnikając w szczegóły ich etnicznych podziałów, Diaspora Indusów jest coraz silniejsza, to widać zwłaszcza w branży finansowej, i ich wpływ, jeżeli w jakikolwiek sposób występuje pewna koordynacja kulturowa, jest przepotężny. Naprawdę przepotężny. Wiele osób tego kompletnie nie dostrzega, bo nie dotyka takich właśnie branż i tematów. Ja świadomość tego uzyskałem z chwilą, kiedy zacząłem się zajmować YouTube'em. Wcześniej mi to nie było aż tak bardzo potrzebne. Rozstrzegałem ich tylko w świecie finansów, ale nie w innych rzeczach. I teraz dosyć jest to powiedziałbym znaczące, że w tym momencie mamy tu najprawdopodobniej, bo już nie sprawdzałem w szczegółach byłego prezesa i byłej cenzorki, czy tam dyrektorki do spraw bezpieczeństwa Twittera, czy są imigrantami, czy też są urodzonymi obywatelami USA. Wiadomo, że paszport amerykański, kanadyjski i RPA, z którego pochodzi, posiada Elon Musk, więc w tym momencie może się okazać, że troje imigrantów ma, albo raczej w tym momencie miało, przemożny wpływ na demokrację w Stanach Zjednoczonych. Tych dwoje po bokach miało, przynajmniej w Twitterze czas przeszły, Elon Musk w tym momencie może mieć, albo bardzo prawdopodobne jest, że będzie miał. Owszem, Ameryka to jest kraj zbudowany przez imigrantów jako taki. Tylko, że nie wszyscy, i nie w każdym wydaniu, i nie w każdym momencie są tymi, których można by nazwać hmm, ojcami założycielami. No chyba, że chodzi o całkowicie nowy wymiar USA. Ale to zostawiam jako problem Amerykanom, obywatelom amerykańskim. Co dalej? Te zwolnienia, o których wspomniałem. No, świetnie ten mem to obrazuje. Kto oglądał? E, kto oglądał? E, więc też całkiem fajna, jako, a propos świadomości, jest sprawa tego, kto ocenia poglądy polityczne, plusy i minusy zachowania na Twitterze osób e, z całego świata i gdzie oni są, i czy ktoś może formatować w jakiś sposób e, algorytmy opiniujące. Tychże ludzi. Całkiem ciekawa rzecz. I tego się w dużej mierze boją w chwili obecnej amerykańscy przedstawiciele establishmentu. No, bo trzeba znaleźć jeszcze info, że przejęcie przez maskę Twittera dało Chińczykom i Saudom dostęp do poufnych danych. Nad tym zastanawia się obecnie amerykański establishment. I pan Oskar Górczyński z Polskiej Agencji Prasowej podał taką informację, jakoby administracja Joe Bidena rozważała przeprowadzenie formalnego przeglądu przejęcia Twittera przez Ilona Maska. Podał to Washington Post. Nie jest to w tym momencie najwyżej stojący w oczach, no nie tylko moich, ale wielu, wielu osób, e, że tak powiem, tytuł prasowy amerykański, ale jednak coś jest na rzeczy. Według tego dziennika transakcja dała dostęp do poufnych danych, w tym potencjalnie dotyczących użytkowników Twittera, inwestorom związanym z Arabią Saudyjską i Chinami. A mówimy tutaj o tym, że na kwotę 44 miliardów złożyły się dwa duże banki inwestycyjne amerykańskie. Fundusz księcia Al-Walida Ibn Talala z Arabii Saudyjskiej, założona w Chinach giełda kryptowalut Binance oraz spółka zależna Państwowego Katarskiego Funduszu Majątkowego. Więc cóż, ze względu na konotacje polityczne, całkiem możliwe, że coś tutaj będzie sprawdzane i strach związany z tym wszystkim jest i funkcjonuje. Paradoksalnie. Boją się państwa tego, co jeden człowiek w celach biznesowych zrobił. I teraz cele biznesowe. Trochę sam rżałem z tego e, jego... Koszmarnego tweeta zamieścił Elon Musk, czyli to. Zwłaszcza to jest trafiające do zwolenników bardzo lewicowego podejścia do świata i życia. 8 dolarów za kawę w Starbucks, 8 dolarów za weryfikację konta do Twitter Blue na Twitterze. Oczywiście tu mówimy o rynku amerykańskim. Porównanie tego wszystkiego. Kiedy płacą ci nowocześni, nowośmieszni, jak inaczej by ich nie nazywać, według wielu postępowcy, to japa od ucha do ucha, że to jest tylko 8 dolarów za ekstra kawę, ale jeżeli to jest aż 8 dolarów za 30-dniowy dostęp jako zweryfikowany użytkownik do większych zasięgów i tak dalej, to już wtedy nie, nie odpowiada. Każdy z Was może to wszystko ocenić po swojemu. Ja w każdym razie powiem tak. Wszystko zależy od punktu widzenia i punktu siedzenia. Aczkolwiek nikt nie kupuje czegoś takiego, wydając na kredyt, czy tam finansując długiem, zakup czegoś za 44 miliardy dolarów, tylko po to, żeby to sobie było tak jak było i zajmowało się głównie zaspokajaniem wewnętrznych potrzeb managementu i pracowników niż zarabianiem pieniędzy dla właściciela. Sorry, life is brutal, business is business. Więc zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Tymczasem, jeśli dziwi kogoś historyczna wręcz reakcja na te ruchy Ilona Muska po lewej stronie politycznej, to podbijając stawkę trzeba powiedzieć... Wielu specjalistów obawia się że tego, że po wyborach w USA, tych midterm, dojdzie do tego, że jeśli kontrolę nad kongresem przejmą Republikanie, to są oni zdecydowanie mniej zainteresowani wspieraniem, wspieraniem Ukrainy w jej wysiłku obronnym. To będzie tematem osobnego materiału u mnie, więc nie będę się tutaj roz, rozwijał w tym temacie, ale nie bez powodu. Musk sam w tej chwili co zrobił, wyłączył 1300 satelitów swojej konstelacji Starlink, tych, które pracują gdzieś w sposób, który mógłby być wykorzystywany przez Ukraińców w obronie i poczeka na pewno z decyzją do tego czy ktoś mu będzie za to płacił, czy też nie, co najmniej do wyników tychże wyborów, więc już jest poważny wpływ Ilona Muska, chociaż nie przez Twitter, ale na Wysiłki obronne Ukrainy i związane z tym wspierający ją wysiłek USA. Więc coś już jest na rzeczy. I co w związku z tym w ostatnim czasie się wydarzyło? Hm. Otóż, co zrobił prezydent Żołański? Powiedział on w rozmowie z izraelskimi mediami: Cytuję, nie rozumiem, jak Izrael może stać z boku, gdy wraca nazizm. Jestem Żydem, moja rodzina przeszła przez Holokaust. I do kogo to jest adresowane tak naprawdę? Czy do Izraela, Izraela? No chyba niekoniecznie. Kto tak naprawdę kreuje pamięć o Holokauście? Robią to przede wszystkim zlokalizowane za oceanem amerykańskie organizacje syjonistyczne. I to raczej im zarzucił, że tolerują nazizm ruski i przywołał temat, na którym za oceanu robi się co chce w polityce międzynarodowej, obrzucając kogoś mianem antysemity lub też wspólnika w Holokauście, tak jak jest to komu wygodne. Nie zawsze, albo raczej nader często, nie ma to nic wspólnego z realiami historycznymi. I jaki będzie tego efekt? No Postawiłem brodę Merlina, że tych, i tu jest właśnie pewne wahanie, między 37 a 62 kongresmenów i senatorów USA, patrząc na chwilę obecną, Którzy stanowią lobby proizraelskie, oficjalne i legalne, spotykające się i koordynujące swoje działania, z obu stron amerykańskiej sceny politycznej? E, czy członkowie tego lobby zaryzykują ograniczenie wsparcia dla kogoś, kto przeżył Holokaust? Przynajmniej rodzina Żeleńskiego że przeżyła Holokaust jest jednym z tych, którzy mogą sobie przypisać to, że przeżyli pomimo tragedii, jaka się wydarzyła. I czy jest to cwane ze strony Żeleńskiego? Uważam, że bardzo cwane. Bardzo cwane, wyrachowane, ale nie dziwię mu się, że walczy w każdy możliwy sposób o to, żeby jego kraj mógł się bronić przed, tak powiedziałbym, patrząc na doświadczenia z zbuczy i irpienia przed możliwością Holokaustu Ukraińców. Więc cóż dalej? Dalej mamy to, że z Twittera co nieco uciekają ludzie i e, ubytek ten to prawie 1,7 miliona w ostatnim czasie według niektórych, a minimum to prawie półtora, bo prawie 900 tysięcy kont e, zostało deaktywowanych przez użytkowników, tylko pytanie, czy to było jedyne, czy któreś z, a prawie 500 tysięcy kont zostało zawieszonych przez obsługę Twittera jako nieaktywne albo dziwne więc coś w tym wszystkim jest. I teraz spośród tego wszystkiego, tego zalewu informacji, gdzie Twitter był jednym z istotnych nośników tego typu informacji od Rzełęńskiego, jesteśmy w sytuacji, kiedy naprawdę rozstrzyga się wiele spraw związanych z możliwym wspieraniem wspieraniem Ukrainy. To teraz dorzucę Coś z europejskiego podwórka. Otóż niemiecki historyk, znawca tematyki Europy Wschodniej, zwłaszcza specjalizujący się w historii wschodnio-niemieckich służb specjalnych, czyli Stasi, niejaki Hubertus Knabe, został jego materiał wyciągnięty nagle przez jednego z no, niezbyt ostatnimi laty popularnych, ale ciągle istotnego polityka polskiej sceny. Przepraszam, eurodeputowanego, który swój materiał zamieścił w maju, ale były duże problemy z jego publikacją. Publikacją w Niemczech. W związku z tym został opublikowany gdzie? Na łamach Daily Mail UK, czyli brytyjskiego dziennika. Tam. Otóż pan Hubertus Knabe mówi, że kiedy po raz pierwszy napisał o tej współpracy, prawie że kneblowano jego wyniki, wyniki prac, jeżeli chodzi o. Kanclerza Szolca. Bo kiedy, patrząc w momencie, kiedy pisał te słowa w maju, no w ostatnich tygodniach wtedy Ukrainę odwiedzali politycy z całego zachodniego świata. Nawet był sekretarz generalny Antonio Gutierrez z ONZ-u, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To jego tam nie było. Dlaczego tak było? Scholz, podobnie jak wielu członków niemieckiej partii socjaldemokratycznej SPD, która od lat jest u władzy, przedstawia się jako łagodny, usposobiony technokrata i pragmatyk centroprawicy w partii, ale ma zaskakującą przeszłość polityczną. Na początku swojej kariery politycznej Scholz, który do, dorastał w Hamburgu, w ówczesnych Niemczech zachodnich, był nie tylko przekonanym według pana Knabe marksistą, ale także gorącym zwolennikiem tzw. ruchu pokojowego. Ruch pokojowy to było coś, co... Służby rosyjskie i wschodnio-niemieckie, ogólnie bloku wschodniego, tworzyły na Zachodzie po to, żeby wytykać imperializm i zagrożenie ze strony Zachodu względem tych pokojowo nastawionych ludków i państw demokracji ludowej. A NATO i Amerykę jako, przedstawiali jako nieodpowiedzialnych podżegaczy wojennych. W wielu kwestiach bezpieczeństwa otwarcie opowiadał się on po stronie Kremla. W roku 1982, kiedy Scholz został wiceprzewodniczącym młodych socjalistów SPD, zimna wojna była w apogeum. I perspektywa wojny nuklearnej między Moskwą a Zachodem wydawała się hmm, szczególnie możliwa. A co się wtedy działo jeszcze? W grudniu 1979 roku przecież wojska radzieckie zaatakowały Afganistan, po tym jak Kreml ponownie skierował setki pocisków nuklearnych średniego zasięgu na Europę Zachodnią, o czym poinformował, że targeting nastąpił. NATO przeciwdziałało temu, rozmieszczając własne amerykańskie rakiety w Europie przy wsparciu i zachęcie ówczesnego kanclerza RFN i przywódcy SPD Helmuta Schmidta. A co miał wtedy do powiedzenia młody Scholz? Otóż w esejach i przemówieniach atakował agresywno-imperialistyczną strategię NATO i jej prawicowych zwolenników we własnej centrolewicowej partii. Dziwne. Wtedy, według dostępnych materiałów, Scholz widział NATO i stan Zjednoczone jako głównego wroga i zagrożenie dla pokoju, nie zaś ZSRR. Wiadomo, że Scholz regularnie podróżował do NRD. Przekroczył granicę w sumie 9 razy od września 1983 do czerwca 1988, czyli tuż, tuż u progu rozpadu Związku Radzieckiego, nawet. Podobnie jak wielu młodych marksistów, Scholz postrzegał NATO i USA bardzo pejoratywnie. Dlatego, jak ustalono, aktywnie współpracował z politykami i funkcjonariuszami NRD w walce wschodu z zachodem. Wiadomo, że Scholz regu... Te odwiedziny zaliczał nawet trafiając do drugich osób we niemieckiej władzy i polityce. Mówimy tutaj o panu, który miał nazwisko Egon Kręc. Ponadto władze graniczne według pana Knabe i badanych przez niego materiałów sztazji, czyli tego wszystkiego, co jest w urzędzie Gałka, władze graniczne NRD zawsze otrzymywały polecenie zwolnienia Scholza od cytuję, przymusowej wymiany pieniędzy przekazywanych przez gości z zachodu i stanowiących tzw. podatek graniczny i udzielania mu szczególnie preferowanej, uprzejmej odprawy. E, wystarczy sobie wspomnieć, poszukać nawet w filmach, jak traktowani byli obywatele zachodu przekraczający granice NRD, byli szpiegowani i tak dalej. Dziwne, doprawdy dziwne. Pan Knabe znalazł kluczowe dokumenty w niemieckich archiwach federalnych, które pokazują, w jaki sposób Scholz o wiele silniej sprzymierzył się z polityką Kremla w latach 80. niż z polityką USA czy zachodnio niemieckiego rządu. W jednym zestawie dokumentów przywódca młodzieżów, młodzieżowego oddziału NRD, czyli FDJ, w której była pani Merkel, zauważył, że Scholz należał do grupy orientacji marksistowskiej, która często była skłonna współpracować z komunistami. W młodzieżowym skrzydle własnej partii JUSOS, y, Junge Sozialisten, tak to przypuszczam można rozwijać, Scholz stał się nieoficjalnym rzecznikiem mniejszości radykalnych marksistów, głosząc w przemówieniach i esejach przeciwko reformistom, nie marksistom. Y, tak jak już wspomniałem, podczas dwóch wizyt przyjął go drugi najważniejszy funkcjonariusz NRD, Egon Krenz, a w programie informacyjnym nrd telewizji można w archiwum zobaczyć Scholza, wciąż czuplną rudych włosów siedzącego naprzeciw ego nakręca. Y... Olaf Scholz nigdy publicznie nie wspomniał o swoich bliskich stosunkach z funkcjonariuszami NRD, którzy, podobnie jak dzisiaj Władimir Putin, kierowali państwem policyjnym rządzonym przez strach. I kiedy w październiku 1986 roku Scholz i jego przyjaciele z Jusos wrócili do NRD, aby spotkać się ze swoimi komunistycznymi odpowiednikami, wtedy Kręc po raz kolejny przyjął Schmidta i e, sam Scholz, przepraszam, Scholza, nie Schmidta, wziął wiodący udział w zawarciu ostatecznego porozumienia, w którym przyjęto żądania komunistów, by nie traktować NRD jako części Niemiec. To się chyba odnosi do pewnych historycznych pojęć. W ciągu następnych dwóch lat wizyt Scholz i Jusos wrócili do NRD, aby lobbować przeciwko NATO, zdaniem pana Knabe. Krytykowali w szczególności plan prezydenta Arnolda Reagana dotyczącego obronnej tarczy, czyli Gwiezdnych Wojen, tarczy przeciwko sowieckim międzykontynentalnym pociskom balistycznym. W marcu 1987 roku zaplanowano nawet spotkanie Scholza na konferencji z byłym już szefem NRD Erichem Honeckerem. A przecież w tym czasie Sztazji zaciekle rozprawiało się z raczkującą, powiedziałbym, opozycją w NRD. W styczniu 1988 roku aresztowano ponad 100 obrońców praw obywatelskich, a część wywieziono. Nie wiadomo gdzie. Co wtedy miał do powiedzenia pan Scholz? Podkreślał umiarkowane traktowanie ostatnich wydarzeń w NRD, kiedy spotykał się ze swoimi komunistycznymi odpowiednikami i powtórzył swoje pragnienie dalszego rozwijania dobrych relacji bez cyklicznych napięć. To no, taka fajna nowomowa w wykonaniu zachodnio niemieckiego no, polityka. Na innym wydarzeniu w czerwcu 1988 roku, na kilka miesięcy przed upadkiem ZSRR, silnie zmilitaryzowane NRD zaprezentowało się przed uczestnikami ze 113 krajów jako państwo oddane pokojowi. Było takie coś. Scholz był tam i traktowany był prawie jak gość państwowy, chociaż nie był członkiem żadnej oficjalnej agendy państwa niemieckiego. I e, nawet został ode, odebrany przez pracownika Komitetu Centralnego. E, Nazwijmy to ogólnie wschodnio-niemieckiej partii komunistycznej, który odebrał go samochodem z granicy. Ciekawostka. Wielu donosiło, że Scholz rzekomo padł ofiarą sztazji, wskazując na jego nazwisko pojawiające się w kilku dokumentach. Otóż pan Knabe posprawdzał te dokumenty i twierdzi, że chociaż pan Scholz. Mówi, że był szpiegowany przez Sztazi, to jednak Sztazi nigdy nie otworzyła specjalnego pliku na temat Szolca, tak jak to zrobiła z wieloma innymi nieszczęśliwymi ludźmi, których faktycznie namierzyła i namierzała. Sam Szolc zareagował na to doniesienia. Oczywiście mam świadomość, że byłem szpiegowany, nie jest to łatwe, ale tak właśnie jest. Tymczasem w rzeczywistości dokumenty Sztazi po prostu odnotowują nazwisko Szolca, który uczęszczał na spotkania. Sztazi nigdy nie otworzyła jemu teczki. Związanej z tym, że jest prowadzona w stosunku do niego obserwacja. Raz jeszcze przypomnę, że nawet zwykli obywatele Niemiec lub innych krajów zachodu wjeżdżający na teren NRD mieli przyklejany ogon ze Sztazji. Bardzo ciekawe rzeczy. Dosyć wstydliwe dla wielu wysokich rangą członków SPD były tolerowane przez dziesięciolecia, w szczególności kontakty byłego kanclerza Gerharda Schrödera z Kremlem, który jest także przewodniczącym rad nadzorczych, przynajmniej był do niedawna, wielu spółek, włącznie z, z tymi gazpromowymi. A to właśnie Schröder rozpoczął współpracę z młodzieżówką NRD, młodzieżówką partyjną NRD, w 1980 roku jako przewodniczący Jusos. Scholz poszedł w jego ślady. Scholz mógł podróżować daleko po spektrum politycznym, ale nie może uciec od swojej przeszłości jako jeden z pożytecznych idiotów Kremla. Co najmniej pożytecznych idiotów Kremla w tamtych czasach. A dzisiaj, podczas gdy niemiecki kanclerz, niektórzy mówią, siedzi na rękach, aby nie robić nic z tego, co zostało zapowiedziane, albo niewiele, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, można się zastanawiać nad tym, czy to jest tylko i wyłącznie Pamięć tego, co się działo, czy może jest coś więcej? Patrząc na to, jak zachował się Gerhard Schroeder, który w jakiś sposób wprowadzał w politykę przecież Szolca, i te wizyty wszystkie w nrd nawet to, że Angela Merkel, członkini FDJ, trafiła potem do SPD i nawet została jej szefową, i przez bardzo długi czas była kanclerzem Niemiec. Naprawdę należy się zastanawiać nad tym, jak wiele dziwnych, niejasnych, podejrzewanych, ale nieudowodnionych konotacji istnieje pomiędzy przynajmniej tą partią niemiecką, a jakby to powiedzieć, służbami specjalnymi dawnego ZSRR, które przecież płynnie przeszły w służby specjalne Rosji. Tu naprawdę jest się nad czym zastanawiać. Bo to jest bardzo niepokojące, jeśli jest to kraj, który jest filarem Unii Europejskiej i filarem NATO. Kiedy więc nie można pewnych rzeczy robić bardzo wprost z Rosją, no bo sprawa się w wielu, w wielu aspektach rypła, to cóż, można te rzeczy robić przez Chiny, które są Przyjacielem Rosji i w większym stopniu ciągle niż miałyby być Przyjacielem świata zachodniego, bo z zachodem woli robić po prostu partia chińska twarde interesy i ostatnia wizyta Scholza w Chinach gdzie zaciągnął przedstawicieli całego istotnego dziącego się niemieckiego biznesu jest jak się okazuje pewnym pomarańczowym światłem dla Amerykanów żółtym przynajmniej i doszło do rozmowy która miała dotyczyć właśnie tej wizyty Scholza w Chinach pomiędzy Joe Bidenem a Scholzem. Myślę, że to nie jest jedyna informacja, ale w najbliższym czasie, cóż, coś się będzie działo na tej linii, bo Amerykanie muszą sobie wyjaśnić co nieco sytuację, jeżeli chodzi o rolę i realne zakusy Niemiec, jeśli chodzi o to, co się dzieje w polityce międzynarodowej i w biznesie z tym związanym. Cóż można jeszcze na ten temat powiedzieć z ciekawostek krążących dookoła. Mówiłem coś nieco o tym, co za oceanem, mówiłem o tym, co nieco, co za naszą miedzą zachodnią, ale przede wszystkim w sercu Unii Europejskiej. To teraz jeszcze raz wykonam mały skok z... podsumowujący i tą Unię, i Stany. Otóż, Unia Europejska po to, by powstała, by przeszła od wartości typowo biznesowych ku wartościom politycznym i społecznym, wymagała. Tak powiem, rozwalenia tradycyjnych więzi i przecięcia starych animozji. Pamiętajmy, dwie wojny światowe. Animozje francusko-niemieckie dosyć znane. Kraje Beneluxu versus Niemcy, również. Wielka Brytania, Niemcy, również. Pamięć o tym, że Włochy też były po niewłaściwej stronie frontu w latach 39-45, też. I należało zasypać te podziały, aby można było stworzyć coś, co miało zapewnić gospodarczą współpracę, czyli mówimy o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, następnie o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, a obecnie o Unii Europejskiej. I to dało podwaliny temu, że można było tworzyć polityczny byt, jakim jest właśnie w tym momencie w dużej mierze Unia Europejska. Tymczasem, Wpływ tego wszystkiego przekłada się na wiele rzeczy, bo teraz COVID, pandemiczne sprawy, Mocno naruszyły te więzi socjalne, jakie powstały, bo radzenie sobie z kryzysem po tym wszystkim zaczęło pokazywać, że jednak kapitał ma znaczenie, a poszczególne kraje i tutaj dominująca rola Niemiec potrafią robić wszystko, żeby wyrwać z tej Unii albo e, dzięki Unii, albo też wbrew e, pewnym zasadom unijnym, jak najwięcej pieniędzy albo użyć jak najwięcej pieniędzy, żeby ratować własną gospodarkę. E, I jest to o tyle dziwne, że tak naprawdę tak zwana Big Pharma nagle powiedziała, że lepiej by było, gdyby się skupili na szukaniu leku na tą pandemię, jaka była, niż na szukaniu szczepionek. Ktoś jednak preferował to, żeby to były tego typu rozwiązania, jakie były prowadzone i wprowadzane w dobie pandemicznej, niż żeby szukać lekarstwa. Kto za tym stał? No, można się zastanawiać, teraz to zostawię. Natomiast teraz przeskakując za ocean. Czy ktoś z Was się zastanawiał, jakie były główne wyznaczniki polityki zagranicznej Donalda Trumpa? Bywał, różne rzeczy mawiał, aczkolwiek w pewnych kwestiach bywał na przykład przychylny dla Polski, ale nie we wszystkich. Tymczasem, yy, sporą różnicę deklarował Joe Biden, jeżeli chodzi o podejście do polityki zagranicznej, kiedy kandydował na urząd prezydenta. Jakie są jednak realia? Hmm, ja to oceniam w ten sposób, że politycznie Joe Biden wszedł w buty, pewnych, albo wszedł w tory, które wyznaczyła polityka Donalda Trumpa i co więcej, kontynuuje je pod wieloma względami. Na przykład pewne walnięcie w Niemców, które było potrzebne, żeby oprzytomnieli i zaczęli w większym stopniu identyfikować się z kierunkami wyznaczonymi przez NATO. A kto to zaczął? Donald Trump, mówiąc: My was bronimy, trzymamy nasze wojsko w Europie, naszych żołnierzy, interweniujemy na rynku ropy i gazu, a wy co robicie? Wy robicie z Rosjanami wielkie interesy. A chyba nie tak powinno być. I bądźmy szczerzy: Joe Biden siedzi dokładnie w tych samych butach, jeśli chodzi o podejście do tematu. Naprawdę. Zastanawiające. Czyli, jakby to powiedzieć, pewna wspólnota interesów Ameryki góruje nad y, prywatnymi animozjami, też poglądami politycznymi, jako takimi dwóch głównych obozów, y, znaczy wiodących obozów polityki amerykańskiej, tak? Cóż więc się może wydarzyć dalej? Dalej myślę, że Amerykanie tego nie odpuszczą, bo chociaż powiedzieli, że zostaną Amerykaniście żołnierze tak długo, jak trzeba, tam, gdzie trzeba i tam, gdzie obecnie są, albo będzie ich nawet więcej, jeśli trzeba ale wkurzone, a Stany mogą mocno tupnąć nogą, zwłaszcza w stosunku do Niemiec, za to, że oni robią interesy dalej, a potężnie wzrósł import skroplonego gazu LNG z Rosji do Europy, jak i innych rzeczy, i cały czas robią interesy Niemcy i niektórzy nawet się zastanawiają, czy... Może jednak rzeczywiście ktoś proamerykański nie stał za wybuchami na Nord Streamie, bo gadka Niemiec była jedna, a gaz ciągle ładowali i między nimi zapełnili swoje magazyny strategiczne gazu ziemnego, pomimo tego, że oficjalnie miało już tego gazu w Nord Streamach nie być tłoczonego. Więc jest tu wiele aspektów, którymi Amerykanie są w tej chwili zainteresowani, a zrobili jeszcze tą wycieczkę a propos tych, którzy pobierali pieniążki potężne Mówimy o setkach milionów dolarów przez ostatnie lata z Kremla i jego afiliowanych prawda, podmiotów wspierających i oligarchów. I zaraz, bardzo szybko po tym, Niemcy jednak zrobiły pewną ciekawą donację sprzętową na Ukrainę. To jednak to nie jest koniec. Myślę, że pacyfikacja pewnych tematów ze strony amerykańskiej skończy się czymś, o czym wielu zapomniało albo też. Wielu nie wie, ale ci, którzy wiedzą, bardzo się tego boją. Otóż chodzi o tak zwaną listę agentów. Jeśli Amerykanie spacyfikują niepasujące im ruchy, na przykład Niemiec, stawiam na to, że ceną tego będzie, a zwłaszcza gdyby miało dojść do zmiany na szczytach władzy w Rosji, że zostanie Putin poświęcony w imię normalizacji relacji z resztą świata i umożliwienia znowu robienia interesów, biznesów as usual, zwłaszcza przez oligarchów rosyjskich, to ceną będzie lista agentów od Rosjan. Cena za pokój. Trybut dla USA. I wtedy może zacząć się robić bardzo, bardzo ciekawie, dla wielu niebezpiecznie. I tych agentów Amerykanie będą albo wycinać, albo przejmować. Ale myślę, że wycisną ich jak cytrynę, i to naprawdę może się zdarzyć. Co jeszcze się może zdarzyć? Otóż pamiętajmy, Niemcy chcieli robić interesy z Rosją, ale teraz są w głębokim szoku, widząc, dosyć trywializując, ale jednak, że taki ruski soldat to on woli kurde z piętra wybić albo z parteru raczej, wybić dziurę w pomieszczeniu, żeby tam, że tak powiem, wszystkie swoje potrzeby załatwiać, bo to jest dla niego bardziej okej, okay, niż korzystanie z toalety. Gdzie oni są mentalnie, ci sołdaci ruscy, wyciągnięci z tej głubinki rosyjskiej? A gdzie jest współczesna cywilizacja wieku XXI? Bo, pal sześć, wieku XX. I do Niemców to dotarło. W dużej mierze i są w głębokim szoku z tego powodu, z kim oni chcieli współpracować. Teraz, czy takie błędy już się zdarzały? Oczywiście, komu? Amerykano. bo przecież kiedyś amerykańskie firmy chciały za wszelką cenę wejść na rynek amerykański, bo przyświecała im taka idea FIX. Kurde, tam jest miliard, liczmy wtedy, miliard ludzi. Czujecie to? Miliard ludzi. Miliard czyszczących zęby, miliard szczoteczek do zębów. One będą pracowały, nie wiem, 6 miesięcy, rok czasu, i co chwilę będzie ten miliard szczoteczek potrzebny. To jest zajebiste miejsce do biznesu. Tylko nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy: że trzy czwarte Chińczyków w głębokim poważaniu ma czyszczenie zębów, higienę jamy ustnej. I to zaskoczyło Amerykanów. Tak samo jak Niemców teraz zaskoczyło to, że oni wolą. Kloaczną dziurę w ziemi, niż korzystanie z toalety. Albo raczej nie, że wolą, tylko w ich świadomości nie ma czegoś takiego jak współczesna, na no współczesna, po prostu toaleta, którą trzeba czyścić, tak? To zaskoczenie wyskakuje teraz i powoduje rewizję podejść do pewnych rzeczy ze strony czy to Amerykanów. Czy zwykłych Niemców i zwykłego niemieckiego biznesu, co się przekłada też na to, że patrzą w kierunku Chińczyków, którzy pod względem higieny, kulturowo stali zawsze o niebo wyżej niż cywilizacja turańska, którą reprezentują w tym momencie Rosjanie. Na koniec, trzeba by było jeszcze coś nieco wspomnieć o sojuszu tronu z kościołem w Rosji. A trzeba przypomnieć, że ostatnio. Dwie osoby duchowne powiedziały dziwne dla mnie rzeczy. Zacznę od papieża. Papież, to nie naród rosyjski prowadzi tę wojnę. No kurna, Olek, naród rosyjski ją realizuje. Bo, no cóż, władza, którą albo sam wybrał, że tak powiem, albo jej nie zrzucił, wysyła setki tysięcy Rosjan na śmierć albo pokalectwo w imię niczego, co jest im tak naprawdę do życia potrzebne. I nic z tym nie robią, więc cóż z tego, że oni, według papieża, to nie ten naród prowadzi tą wojnę, ale on ją realizuje. I to w bestialski sposób. Więc, sorry, winę tu, ale papież stał się dla mnie karykaturą e, pojęcia jak to było? Autorytet Moralny. Zamykam temat, jeśli chodzi o Franciszka. Natomiast, co zrobił? co zrobiła głowa Kościoła Prawosławnego, Cyryl, on w kazaniach używa dokładnie zapisów z nuklearnej doktryny Rosji, mówiąc co i jak i co jest słuszne, wkładając to swoim wiernym do głowy. Oczywiście wszystko jest, jako typowy przykład sojuszu tronu i Kościoła w Rosji, pod dyktando władz Rosji. Albo władcy Rosji. Piękne. I Świetnie oddaje zdjęcie, które zaraz pokażę, którego autentyczności czy nie jest zmanipulowane, nic nie wiem, ale z jakiegoś powodu ono krąży i nie jest kontestowane, a przedstawia się ono następująco. Widzicie? Aktywista koło wysokiego hierarchii kościelnego i cóż ma pod bluzą? Tak, właśnie to, czego nazwy nie będę wymieniał, ponieważ może to wpłynąć na... Dopuszczenie filmu do emisji. Tak. Sojusz tronu z kościołem i totalitaryzmy w tle. Pięknie. Na koniec tego wszystkiego przebiegnę się jeszcze przez tych, którzy tak przesympatycznie e, wpuszczają. Zatrute słowa i kompletną nieprawdę w przestrzeń polskojęzycznego internetu. Spójrzmy tu. Dziś Polska przypomniała sobie o swoim starym dobrym triku. Na granicy z Rosją pracują już trzy polskie brygady i tysiące strażników granicznych. Ich głównym zadaniem nie jest budowanie ogrodzenia, ale rozpoznanie terenu, stawianie barier inżynieryjnych i koordynacja działań jednostek. Niezależny dziennik. Jak najbardziej propagandowa, zakłamana tuba Kremla. Totalni propagandyści, totalne trole. Kłamstwo na kłamstwie, bo tamte brygady po pierwsze nie trzy, tylko dwie stacjonują na stałe. Nie trzeba ich tam ściągać. Po trzecie teren znają bardzo dobrze. Po kolejne stawianie barier inżynieryjnych jest elementem Proagresywnym, no, takie same kocopoły walą Białorusini albo białoruskie media w stosunku do Ukraińców, tak? Że przykładem na to, że chcą zaatakować Ukraińcy Białoruś, jest to, że stawiają zapory inżynieryjne i polaminowe po swojej stronie granicy. No tylko yy, ćwierć inteligencji albo nawet jeszcze słabsze umysły takie rzeczy mogą łapać, ale do kogoś to jest przecież adresowane, ten przekaz. Dalej. Putin ochęci zagarnięcia przez Polskę zachodniej Ukrainy. Cały czas ten bębenek jest podbijany, wręcz pokazywane są mapy, rozbiór, wszystko i tak dalej, że rzekomo już polska administracja wchodzi na zachodnią Ukrainę. Kłamstwo na kłamstwie, ale oni tym żyją, ktoś im za to płaci, a słabe umysły u nas potrafią to przyjmować za pewnik nawet. Słabe umysły. Naprawdę, czasami człowiek się zastanawia, czy ta Rada Gerontów w tej starożytnej wsparcie to nie było jakieś tam złe rozwiązanie. Naprawdę, czasami się człowiek zastanawia, kto kim jest jak słaby jest jego umysł, że pomimo tego jednak funkcjonuje. Oczywiście funkcjonuje na socjalnym garnuszku naszego państwa. Niestety. I na koniec, czym się podpierali. 16 Dywizja Zmechanizowana zbliża się do obwodu Kaliningradzkiego. Bartoszyce i Braniewo cały czas na mapie są w tym samym miejscu i te brygady tej 16 dywizji znajdują się tam cały czas, ale w przekazie idzie, że zbliża się. No nie będę mówił jakie słowa przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o tych zwolennikach ruskiego miru i ludobójstwa przez nich propagowanego. Tak bym to delikatnie nazwał. A na sam koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli się uda, puszczę teraz, albo nie, nie puszczę. Po prostu odsyłam wszystkich do linku, jaki będzie w Twitterze, do tego filmiku, na którym przebywając w jakimś tam studiu, chyba radiowym, Elon Musk razem z panią Vijayą Gadę siedzą i ona się wywnętrza. zadała jej proste pytanie, po czym powiedział jej na antenie, że jest zwolniona. Jej reakcja bezcenna. Zabawa, droga zabawa Ilona Maska, bo 100 milionów odprawy to nie jest mało, ale trochę się przynajmniej tym wszystkim zabawił. I teraz jak bardzo chęć zabawy, jak bardzo chęć pokazania, że jako jeden człowiek potrafi wpływać na całe państwa i to nie pierwsze lepsze, tylko wiodące supermocarstwo, przełoży się na to, co będzie się dalej z tym Twitterem działo i co ten Twitter dalej będzie robił. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, udostępniania, komentowania, dodawania rady z reklamami, do wsparcia mojego kanału przez YouTube oraz przez Patronite. Zachęcam też do zaglądania na moje konto na Twitterze, <laughs> paradoksalnie. Dzięki bardzo, a to, co się zwiąże stricte z działaniami na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, będzie nagrywane później. Dziękuję, kłaniam się, nadawał kapitan Lisowski. Cześć.